Od przyszłego roku każdy mieszkaniec Nowego Sącza zapłaci więcej za odbiór śmieci. Stawka za odpady segregowane wzrośnie z 19 do 28,50 zł. Swoją propozycję prezydent tłumaczył wzrostem kosztów funkcjonowania spółki Nowa oraz faktem, że do ogłoszonego przez miasto przetargu na odbiór odpadów zgłosiła się tylko spółka Nowa, a zaproponowana przez nią stawka jest o 4 miliony wyższa niż miasto zabezpieczyło w budżecie. Ta fala podwyżek przewala się przez całą Polskę, dotyczy oczywiście nie tylko wynagrodzeń, ale mediów, dotyczy paliw, energii, różnego rodzaju czynników, które wpływają na podniesienie tych stawek, że to będzie w jakiś sposób zahamowane i nie będziemy musieli tych stawek w przyszłości podnosić. Na dzisiaj ta stawka, na szczęście udało się ją na poziomie 28,50 zł zaproponować dla mieszkańców. Podjęcie decyzji poprzedziła długa i burzliwa dyskusja. Podwyżkom zdecydowanie przeciwstawiali się radni klubu PiS, argumentując, że zaproponowane stawki są zbyt wysokie dla sądeckich rodzin. Jak mówiła radna Teresa Cabała, porównywanie cen za odbiór śmieci do innych miejscowości jest bezzasadne, bo miasto w przeciwieństwie do innych posiada własne wysypisko. To lepiej byłoby chyba, gdyby miasto nie miało wysypiska i nie miało firmy, bo my firmę non-stop podwyższamy kapitał zakładowy. Proszę, Wysoka Rado, prześledzić, ile milionów zostało przekazane do spółki Nowa w tym roku. To są pieniądze podatników, to są pieniądze mieszkańców. Fala podwyżek tej wysokości albo wyższych obejmuje całą Polskę, nie lokalne gminy, nie sąsiadów, chociaż akurat Stary Sącz ma własne wysypisko, a cena jest 35 zł. Więc argument, że mamy własne i tak dalej, jakoś odpada w tym wypadku. Z kolei radny Maciej Prostko przyznał, że mamy do czynienia z niespotykaną od wielu lat inflacją, co przekłada się na wzrost cen. Najłatwiej jest rzucić winę tutaj na prezydenta, na radnych, którzy mają na uwadze dobro miasta i na to spojrzą, bo w opozycji jest fajnie, bo w opozycji można mówić wszystko. Tylko że kurczę, gdyby ta opozycja w Nowym Sączu wywodziła się z innego ugrupowania niż to, które tak naprawdę za wszystko odpowiada, rządzące w Polsce, to ja bym to zrozumiał. Ale to się nazywa, jest takie jedno ładne słowo, hipokryzja. Nie znajduje uzasadnienia 49% podwyżka, ale układa się w pewną logikę tego braku empatii i wrażliwości społecznej, którą państwo promujecie od 4 lat. Brak dopłat do wody i ścieków, wzrost cen ciepła. Radni PiS pytali także, czy spółka Nowa wdrożyła program naprawczy w związku z wykrytymi nieprawidłowościami. Zostały nałożone na spółkę Nowa kary. 1 750 000 za złe składowanie odpadów. Podnoszenie tych cen to jest znowu zaglądnięcie do kieszeni mieszkańców. Jakie działania poczyniła spółka, aby obniżyć koszty funkcjonowania? W związku z tym, że odbieramy, jak powiedział prezes Ludomir Handzel w telewizji, mniej odpadów, no to jak panowie tutaj mówicie o tym nalewaniu ropy do baku śmieciarki, no to tych śmieciarek powinno na teren miasta wyjeżdżać mniej. Dzisiejsza sytuacja z cenami to konsekwencja złego rządzenia, mówił z kolei przewodniczący Rady Miasta Krzysztof Głuc. Dzisiejsza sytuacja z cenami śmieci w Polsce jest konsekwencją złego rządzenia. Po prostu złe prawo, złe przepisy. Ostatecznie projekt uchwały przegłosowano. Za było 12 radnych, przeciw 6 radnych z klubu PiS. Nowe ceny będą obowiązywać od przyszłego roku. Na ulgę w wysokości 3 zł mogą liczyć osoby, które zadeklarują kompostowanie bioodpadów. Zniżkę także w wysokości 3 zł będą mieli posiadacze karty dużej rodziny.